Witam panowie. Ogólnie poruszymy kwestię, bo zadaliście mi pytanie, na żebym zrobił filmik podrywa dziewczyny. Dużo wam nie powiem, bo nie jestem taki, ale ogólnie, żeby podrywać jakąś dziewczynę, trzeba umieć. Po pierwsze, nie robić z siebie idiotę przy kolegach, bo przy kolegach to jaki mocny jest. A dwa, podejść do dziewczyny czy do kobiety, pogadać, a nie, wiesz, popisywanie się. Wiem, że młodzi tak się popisują, bo takim sposobem to będą dziewczyny. Chyba chuja, a nie dziewczyna. Ale to nie jest ważne. Po pierwsze, szacunek to jest bardzo ważne w życiu. I nie patrzy się na wygląd, patrzy się, co się ma w głowie. To jest podstawą. Bo nie każdy może być chudy. No właśnie, to jest to. A wy, niektórzy, czy chłopaki, czy dziewczyny, nieważne już, wy patrzycie, o, piękna laska, wow, jaka ładna, wow, czy podlerwa, albo odwrotnie, jaki piękny chłopak, przystojny, rozbudowany. A w głowie ma świeczkę. Przeproszenie, tak. Nie, no ogólnie sprawdza się charakter, jaki ma charakter. Ogólnie szacunek to jest podstawą w życiu. A dwa, nie patrzy się na wygląd, patrzy się, co ma się w głowie. To jest podstawą w życiu. Ale niektórzy młodzi, dziewczyny czy chłopaki, nieważne, patrzą na wygląd, bo jest ładna dupa, można ją tutaj tak, no właśnie, a później wychodzą chuje do dupy, przepraszam. No taka jest prawda. Ja na przykład z kobrą patrzyłem tego, co mam w głowie, a nie jak wygląda, tylko w głowie co ma. No widzicie. I tak poznałem się z kobrą. No widzicie. Nie umiecie poderwać chłopaka lub dziewczynę, to skierujcie się do mnie, baby. Tak? No nie, no żartuję. Jak macie jakieś pytania na ten temat, proszę pisać. Ja wam podpowiem co i jak. A jak jesteście mądrzejsi ode mnie, to róbcie co chcecie. Bęc.